Cześć, jak się macie ludziska, ja jestem Sky, to jest Podniem na Warownia, już kolejny odcinek, drugi to z tej serii i jedziemy właśnie z budową mojego zamku. Na wstępie pewnie zapytacie, co to właściwie jest. Otóż to jest... nie wiem co to jest. To jest jakiś bug, który po załadowaniu właśnie gry, po zasejwowaniu i po włączeniu z powrotem, to coś się pojawia. Tak naprawdę nie miałem żadnej grupy zadaniowej, ani niczego. Tak więc no przykro mi z tego powodu, ale z tym nie da się nic zrobić. Jeśli wiecie co z tym zrobić, bardzo byłbym rad, aby ktoś mi powiedział albo wytłumaczył. Ale dobra, no nie przejmujemy się tym, kurczę, naprawdę się z tym przejmowałem troszeczkę czasu. No i kurka wodna jednak nie podoba mi się to. No ale dobra, jedziemy z budową wieży. Za 8 minut będę miał kolejnego wave'a. Tak więc jedziemy z budową wieży. Wieżę zrobimy tutaj. Nie wiem, na razie takich wymiarów skromnych. Nie będzie to jakaś wielka budowla. Ale po prostu, żeby było to. I leć. Niech będzie budował sobie ładnie. No od razu po drugim piętrze. Ops. A ja po pijaku ustawiam te klocki, naprawdę. Okej, troszeczkę oddalmy. Więc no tutaj się wybroniliśmy w tym. W ogóle to jest inny zamek niż tamten, no ale... przestraszyłem się tego właśnie o to czegoś i no niestety usunąłem tamtego save'a, ale no... po załadowaniu z powrotem to się pojawiło znowu. Całkiem sporo osób właśnie ma tego buga i no pisali, że naprawią to w następnym patchu. Ale nie chcę czekać następnego patcha, nie chcę zlekać z rozgrywką, tak więc no jest z tym tym. Miejmy nadzieję, że to się usunie, nie będzie trzeba restartować światu. Chociaż no jeżeli będzie trzeba, jeśli zajdzie taka potrzeba oczywiście, no to niestety, ale będę zmuszony to zrobić. Tak więc no... delmy jadą z budową. Tutaj w ogóle... troszeczkę się bagują moje delmy. Ale cóż, trzeba z tym żyć. O! Jeszcze nie ma? 50% dopiero. Myślałem, tak się pojawiło tutaj. To myślałem, że właśnie tutaj powstanie... kolejna delma. Jednak nie byłem... nie miałem racji. Ale okej, mamy nowe delmy. Inaczej się nazywają. Już nie mam Google'a mojego dzielnego rycerza, niestety. No ale... YOLO. Mam Bebe, Lario i Gaston. Już nie są takie fajne, chociaż raz mi się trafiła delma w imieniu Bilbo. Bilbo Baggins, jak to wiadomo. Okej. Więc moja delma zasuwa tutaj, ładnie. Nie wiem, jak ilopoziomową zrobi się tą wieżę. No, na razie zrobimy, no nie wiem... 3 do 4 właśnie poziomów tej wieży. Już tutaj będę robił schodki, tu już zacząłem właśnie taki kawałek. Dobra, zrobiłem wierną replikę tamtego zamku. Powiedzmy, że wygląda tak samo. Albo w 99% identycznie. No ale dobra. Naprawdę, dzisiaj obejrzałem sobie filmik promujący Battlefielda 4. Oczywiście wraz z genialnym polskim dubbingiem. Dlaczego mówię genialnym? Bo tak naprawdę on jest zrąbany. Oczywiście to był sarkazm. Kolejna gra po prostu spieprzona przez dubbing. Ten dubbing jest tak beznadziejny, że po prostu no... EA, ogarnij się z tymi dubbingami, proszę. Głos Irisha, czyli tego czarnoskórego naszego towarzysza, jakiego będzie mieć Battlefield 4, po prostu jest masakryczny. Tego się nie da słuchać. Jedynym głosem, jaki mi się podobał, to takiego właśnie tego starszego żołnierza. Nie wiem tam, jak się tam będzie zwał. To w miarę jeszcze uszło, bo to był chyba właśnie ten, Franceski, o ile się nie mylę. W każdym razie głos Franceskiego.
głos tej babki, takiej Japonki chyba, czy to tam, nie wiem, Koreanki, cholera wie co to jest, też jest po prostu beznadziejny. Ale no... Tak naprawdę ja się niczego innego nie spodziewałem. Spójrzmy chociażby na medalu Honor Warfighter. Też jest dubbing beznadziejny, jeszcze bez możliwości zrobienia tego dubbingu, zmienienia tego dubbingu na język angielski. To jest w ogóle kolejna porażka. Battlefield 3 jeszcze jako tako ten dubbing w multiplayerze uszedł naprawdę, uszedł, ale w kampanii również był beznadziejny. Chociażby ja znam taką ciekawostkę, nie wiem czy wy też ją znacie, ale Cole właśnie z Battlefielda 3, czyli ten czarnoskóry dowódca i koleś, który podkładał mu głos, oczywiście w języku polskim, nie wiem dokładnie kto to, co to był za aktor, czy tam osobnik, nie znam pełnego imienia i nazwiska, ale on zwyczajnie dowiedział się, że ten koleś jest czarnoskóry dopiero jak gra miała miejsce premiery, nie? No to wyobraźmy sobie, no, jak można sprecyzować właśnie bycie, jak się można wcielić w tą postać i dać jej jak najlepiej, najmożliwiej jak najlepszy głos, skoro się tak naprawdę nie wie, jak ona wygląda, co to jest za postać. Jak kurde, ludzie dostają kartki z tekstami i masz to czytaj. To na takiej zasadzie wygląda. Dobra, tutaj Delma buduje. Powiedzmy, że te trzy wystarczą na razie, bo naprawdę nie ma... Nie mam na razie jakiejś wielkiej potrzeby prowadzić dalej tego. Chociaż dobra, zbudujemy jeszcze wyżej. Jak wysoko, to mierzyć wysoko. Okej. Ale jej naprawdę nie szczyci się dubbingiem. W miarę uszedł w dubbing właśnie w Crysisie. Dwójce i trójce. Jeszcze no... Naprawdę dało się słuchać tego. Ale no... Porównać chociażby dubbing w genialnym Wiedźminie. To tak naprawdę jest, jeśli chodzi o dubbing i o kwestie w mowie, naprawdę jest... bez porównania piękny. I tego można słuchać godzinami. Pinky. Pinky Pie. Okej, okay, kolejnego workera stworzyłem. Na razie łuczników starczy. Jeszcze następnego właśnie będę chciał łucznika też zrobić. Co by mi tutaj ładnie bronili. Ty właśnie kolego. Albo. Czemu on nie chce się ruszyć? Czyżby kolejny bug? Patrz, ruszył się. Okej. Okay. Dobra, panowie, już nie lećcie tutaj. Tak więc... Postawcie tu, panowie, jeszcze kilka klocków. Okej, okay, ty już wracaj tutaj pomału. Wracajcie, panowie, wracajcie. Aha. No i tak sobie pięknie Delma zablokowała przejście. Dobra, zróbmy tu kolejną fazę schodków. Okej. Będę mógł tutaj jakoś... Chyba niekoniecznie właśnie. A tak będę mógł. Delma mi się zablokuje jeszcze. Okej, to leć budować. Dobra, czekamy w takim razie... Aż przybędą nasze koruptrony, czy jak one się tam mają. Okej, gdzie to będzie biec? O, coś tu wysuwa. Wow, pięknie to stało. Atakuj to, panie. Ło, tutaj. A ten łucznik wszystko na jeden strzał ściąga. Bardzo ładnie. Dobra, tak więc no... Jeszcze troszeczkę pogadam i zakończę ten odcinek. Już do kolejnego wave'a nie dotrzemy, bo to będzie już miało jakieś 20 minut. Oj, 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 oj. Jak się zastanawiam, no... Dlaczego te delmy są takie ułomne?
Zbudujesz to? On tego nie zbuduje. Muszę mu po prostu poprowadzić schody, którymi sobie ta nieszczęsna Delma dojdzie. Bo ona jest tak naprawdę tempa. O Jezu, co ja zrobiłem? Chociaż... Nie, to powinno być tak. Przykro mi, już musiał to rozwalić, kolego. Jebaj. Dobra. Panowie, lecicie z powrotem do kopalni. Hej. Dobra. Tutaj Dombo. Będziesz musiał posprzątać ten bajzel. Jak to rozrzucali po prostu. Okej. No i dobra, czy ta Delma naprawdę nie ma... Dobra, nie miała rozkazów, tak więc... Przykro mi z tego powodu... Okej... Leć, Delmo, leć... No i okej... W takim razie ona musi się tutaj dostać... Teraz chyba będzie miała możliwość właśnie budowy... Ej, no ale ruszaj tyłek... Okej, jedź. Tak więc no jakoś to wybudowałem, to jakiś wielki zamek jeszcze nie jest, niestety. Ale kurczę, takie są uroki tej wczesnej wersji, zwyczajnie, no. Jest pełno bugów. I naprawdę czasami ciężko jest sobie pograć. Ale trudno. Dobra, ile mamy? Tutaj będziemy mieć 4 klocki, tak więc no chyba to chyba na razie starczy. Ojej. Okej, tak. No w miarę wysoko, no. Jak na polskie standardy będzie super. O, nawet kamień się skończył, kurka wodna. No, jakoś to zaczyna wyglądać w końcu, nie? Te schody bardzo mi się podobają. Nie wiem, zaczerpnąłem skądś, widziałem jakiegoś screena. Czy też coś w tym... Coś na tą podobę. Tak więc dobra. Dobudujemy to, co tutaj zostało. I w tym miejscu chyba skończymy właśnie zabawę z Castle Story na razie. Znaczy w tym odcinku oczywiście. Owej podniebnej warowni. Nie wiem czemu, ale zawsze chcę powiedzieć wartowni. Co niestety nie wiąże się konkretnie z tym moim dokonaniem. Ale dobra. Ludziska, to by było na razie na tyle. Ja was zapraszam do komentarzy, do ocen. I ja się z wami żegnam. Wiem, że no na razie dużo tutaj nie było, ale troszeczkę tam pogadałem sobie. No i po malutku, po cichutku to zacznie jakoś wyglądać. No cóż ludziska, w każdym bądź razie dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmikach z serii Podniebnej Warowni, czyli z gry Castle Story. Trzymajcie ludziska, do zobaczenia i cześć.